Masz kontakt z tymi chłopakami, przynajmniej ja mam jakieś tam z kilkoma, mam znajomości. Tu już oni mówią, że już czasami ci dziennikarze wtrącają się w takie rzeczy, pytają o takie rzeczy i starają się, że ja się nie dziwię, że oni tak odpowiadają czasami na pytania, bo codziennie jak musisz odpowiadać cały czas na to samo pytanie, czy masz codziennie jakieś konferencje, czy coś. Czy bez przesady to, tam Walukiewicz nie jest najbardziej rozchwytowanym zawodnikiem, no tak, który musiał ale tyle konferencji odbyć. No ciężko bardzo konferencja dla Sebastiana, to fakt. Idziesz na jakiś spacer, czy coś i ja rozumiem, że każdy teraz chce, jest ten Twitter, Instagram, wszystko i każdy dziennikarz chce być, kurczę, pionierem i chce być numer jeden, on chce być tą informację jako pierwszy podać i po prostu cały czas jak muchy przy głównie, niektórzy latają po prostu i grasz czy nie grasz, będziesz grał jak noga, co i wiesz, no kurde, daj ci odpocząć tym chłopakom też. A ty lubisz wyjść i pogadać. Ja do tej pory lubię wyjść i pogadać, ale ja nie grałem w piłkę jak oni, także wiesz. Nie, ja właśnie myślę, że to jest jeszcze inna kwestia, to jest taka kwestia, że dzisiaj piłkarze mają bardziej kontakt już przez media społecznościowe i nie potrzebują tego kontaktu po prostu i to się zrobiło taki przykry obowiązek dla obu stron, już od jakiegoś czasu. No zresztą ja pamiętam nasze, że tak powiem, czasy na konferencjach, no to czasami naprawdę nie było co zbierać po czymś takim, ale to jest też ciekawe, no bo na przykład zobaczcie, że w Anglii konferencje prasowe są jedynym miejscem, gdzie jest kontakt dziennikarzy, czy to z zawodnikami, czy z trenerami. Na przykład angielskie konferencje przedmeczowe, no potrafią być fascynujące.